musimy się zamknąć specjalnie w przebieralni, żeby nagrać to, bo nie, że straszny wiatr. Zostaliśmy zmuszeni przez los do pozostania w Rydze, bo mamy we wtorek o południe umówione spotkanie z komendantem policji, czy tam jakimś komisarzem do spraw naszego mandatu. I no i wybraliśmy się na plażę, ponieważ no cóż można robić przez 3 czy 5 dni, jest słoneczna, piękna pogoda, Ryga ma dostęp do morza, jest piękna, cudowna plaża z fantastycznym piaskiem. No czuję się jakbym był w Kołobrzegu, jest wspaniale, jest naprawdę... Naprawdę tak jak za dawnych czasów, jak się jeździło nad morze. No jedyne czego brakuje to... zaraz wam pokażę, jedyne czego brakuje na tej plaży to... Ktoś mnie zamknął. Jakieś dziecko mnie zamknęło. Słuchajcie, ktoś mnie zamknął. Ha! Ej, to nie jest śmieszne. Dostałem zamknięty. Zobaczcie. Przyleciało to jakieś dziecko i mnie zamknęło. What the fuck? Zaraz zobaczymy, kto to. Ktoś... Nie wiem, jakiś pan. Ah, thank you. No worries. Zostałem zamknięty. Zostałem zamknięty. No i tak, jedyne czego zapomniałem dodać to, przez to, że mnie zamknęli w tej przebieralni, to, że to czego brakuje na tej plaży, to zobaczcie sami. Nie ma tu żadnego parawanu, ani jednego parawanu na całej ogromnej plaży. Da się? Można? To jest największy minus tego kraju, Łotwy, to są drogi. Najgorszej jakości, w życiu nie widziałem tak okropnych dróg. Niektórzy mówią, że w Bośni są złe drogi. W Bośni są takie wspaniałe, cudowne drogi. W porównaniu z tym, co widzimy tu na Łotwie, takie dziury, połatane, wszystko jest tak połatane, koszmarnie po prostu, przeróżne rodzaje, co roku inny rodzaj asfaltu. I to jest akurat droga, no taka zwykła, polna, ale... Uwierzcie mi, autostrada wygląda bardzo identycznie. Normalnie po autostradzie się jedzie no 50-60 na godzinę, bo nie można w niektórych momentach jechać szybciej, bo wszystkie rzeczy trzelepią, całe samochód trzęsie, więc no ten kraj musi popracować jeszcze nad jakością dróg. Pani idziemy. Znajdujemy się w nadmorskiej miejscowości Jurmała, tudzież Jurmala, tuż obok Rygi. Dzisiaj mamy taki chillowy dzień, bo Łukasz ma urodziny, więc chodzimy, zwiedzamy, podziwiamy piękne drewniane domy, którego ten jest przykładem. No a za chwilę idziemy na małą niespodziankę dla Łukasza. A to ci ciekawe, Oskar. Lady Gaga, czy podróbka Lady Gagi, a tu kto? Nasz były prezydent Kwaśniewski. Któż jest ten? Jak już nazywa? A tak, no. Łotewski Drake. Ale Aleksander jest dobry. No
No i po kilku dniach jesteśmy znowu pod komisariatem policji. Mam ze sobą mandat, mam ze sobą dokumenty. No i idziemy teraz na rozmowę z komisarzem do spraw mandatów. Mamy nadzieję, że się uda. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Udało się! Dostaliśmy. Właśnie wywróciliśmy z policji. Tak, opłacało się zostać, opłacało się poczekać na kilka dni i spotkać się face to face z komisarzem do spraw mandatów. Bo poszło nam dobrze. Tak. Najpierw zaczęło się od tego, że przyszliśmy godzinę wcześniej, więc byliśmy pierwsi. Weszliśmy do pokoju, dostaliśmy panią tłumacz, ale nie była potrzebna, bo komisarz mówił po angielsku, także dogadaliśmy się. Najpierw nas zapytał, czy wiemy, za co jest kara. My oczywiście, że wiemy. Potem nas trochę zapytał nasze dane, co robimy, czy mamy dzieci. Tak. A potem powiedział, że przyznaje nam najniższą karę, czyli 180 euro. Ponieważ jeszcze nasz pierwszy mandat na Litwie, to dostaniemy 180 euro, czyli tyle jest minimalne. Ale on zapytał nas, czy zgadzamy się z tą decyzją, a my oczywiście takie smutne minki, czy... O, przepraszam, dzwoni ambasada. Tak, słucham? Halo? Witam, witam. Witam serdecznie. Pani... Tak. Właśnie dzwoniłem przed chwilą do pani, ale już nie potrzebujemy, w sensie nie potrzebowaliśmy korzystać z pani usług, ponieważ mieliśmy tłumacza. Zresztą ten policjant mówił dobrze po angielsku. No i opłacało nam się tutaj zostać, bo obniżyli nam o połowę tą minimalną kwotę, czyli normalnie byśmy zapłacili 180, bo to jest nasz pierwszy mandat na Litwie, ale że się pojawiliśmy na osobiście, no i na Łotwie i pogadaliśmy trochę z nim, no to on obniżył to o połowę. No i od razu zapłaciliśmy kartką. Dokładnie, dokładnie, także opłacało się zostać tutaj. No, super. Właśnie zadzwoniła pani Inga z ambasady, wspaniała kobieta, która nam pomogła w pierwszym stadium. Pamiętacie, dziękujemy jeszcze raz pani Ingo. Tak, dziękujemy bardzo za przyjęcie nas i za pomoc i za tłumaczenie. No to było mega, że nie zostaliśmy z tym problemem sami, tylko ktoś nam pomógł, także dziękujemy bardzo. A tutaj wam pokazuję, jak wygląda... Bo cała sytuacja skończyła się w końcu tak, że powiedzieliśmy, czy nie da się obniżyć, smutna minka, a pan powiedział, no dobra, obniżę wam o połowę. 50% obniżka, czyli ze 180 na 50, na 90. 90 euro. 90 euro płatne do 15 dni, my od razu zapłaciliśmy kartą, żeby mieć to z głowy i żeby już nie przeżywać. Te wszystkie dokumenty chowam do archiwum. Jest to 90 zł, za które przyjmujemy. Euro. 90 euro, które przyjmujemy. Ponieważ nadaliśmy... To było nasze niedopatrzenie. Niedopatrzenie totalne. Jeszcze jak zobaczyliśmy filmiki, że myśmy o tym rozmawiali wcześniej, nie miałem zielonego pojęcia, że trzeba było tutaj tą... No, nie było tych znaków takich, żeby czytelnych dla nas. Ale nim mieliśmy winiety, trzeba było zapłacić karę. Płacimy i jedziemy z czystym sumieniem. Zapłacona przygoda zamknięta. Tak. Dziękujemy wszystkim za współpracę. Tak, dzięki bardzo. I za troskę, także no super, udało się. Tak, opłaca się czasami poczekać, zwolnić tempa. Dzięki temu mieliśmy też doskonałe 4 dni w Ryce. Zwiedzaliśmy, pływaliśmy w morzu. No jeden dzień oglądaliśmy cały czas Netflixa, bo padał deszcz, ale to wszystko było nam potrzebne, żebyśmy się zatrzymali na chwilę i korzystali z życia taki, jaki jest. Taki, jaki jest. No i na pewno już zawsze będziemy pamiętać o wszelkich winietach, opłatach i tym podobnych rzeczach. Tak. Dobra, jedziemy dalej. Spotkaliśmy się z Karolem i Magdą. Idziemy razem z nimi do zamku, nowego zamku.
widać, moi towarzysze podróży postanowili sobie zrobić przerwę na lampkę wina. Ja muszę się nacieszyć papierówkami. Może sfermentują w moim brzuchu. Zobaczymy. Korzystając z okazji, że jesteśmy pod tym pięknym, cudownym, najstarszym drewnianym kościelem na Łotwie, chciałbym wam podsumować mniej więcej nasz pobyt tutaj. Kasia została z Karolem i pomaga mu teraz, ponieważ zaczęła puchnąć warga, bo go ugryzła osa, albo pszczoła. A ja wam powiem, że Łotwa jest bardzo ładnym krajem, malusieńkim, wszystko można zwiedzić naprawdę w parę dni. Ryga jest cudowna i fantastyczna, jedna z najpiękniejszych stolic, jakie widzieliśmy, chociaż ostatnio, gdzie nie trafimy, to jest ładnie. Bardzo ładna, bardzo dużo pięknych budynków, kamienic kolorowych. No jest zadbane. Dużym, bardzo, bardzo dużym minusem niestety Łotwy są drogi. Są żenujące, są po prostu obrzydliwie dziurawe. W życiu nie widziałem czegoś tak okropnego. Jazda po nich to nie jest nic przyjemnego, więc Łotwa musi poprawić drogi. Więc jeżeli się wybieracie na Łotwę, to najlepiej samolotem, żeby nie widzieć tego dramatu, który się wydarza na drogach. Ale cała reszta jest naprawdę fantastyczna. No. Ta natura, bardzo mili, życzliwi ludzie, no ci policjanci, mimo że dostaliśmy mandat, to dostaliśmy tyle życzliwości, tyle uśmiechu, tyle radości, co nam sprawili ci policjanci. Nawet ten gość, który nam wystawił mandat, na sam koniec żeśmy się śmiali wspólnie, no mnie tam wyganiał, ale no był miły. Ogólnie podsumowuję to wszystko, że cały ten incydent związany z tym mandatem teraz wspominamy go ze śmiechem, jest wesoło. Podsumowując, jest to bardzo ładny kraj, warto to zobaczyć, warto tu przyjechać. Na spokojnie, wydaje mi się, że weekend spokojnie wystarczy, żeby spędzić na Łotwie. My teraz się pakujemy i jedziemy do Estonii. Dzisiaj o północy nam się kończy winieta, więc musimy przed północą opuścić ten kraj, więc zabieram teraz Kasię i uciekamy w stronę Estonii. Pa! Papierówki.